Witam Was serdecznie w Autoprofesja. Dzisiaj Honda Civic 9 generacji, 1.8, 142 konie, wersja Elegance na dwozie Tourer, czyli kombi. Samochód krajowy od pierwszego właściciela, ma 90 tysięcy km, jest po liftingu, rok produkcji 2015. No i generalnie ładne auto, a przede wszystkim bardzo pakowne, bo kombi tutaj w Civicu ma przepastny bagażnik. Zaraz Wam to zaprezentuję. Jeśli chodzi o uszkodzenia, no to tu ma małe uszkodzenie, które jest lakierem zaprawkowym lekko zamaskowane. Tylny zderzak jest podrapany. Tu w tej części też tu jest mała zaprawka zrobiona. Uszkodzenie było, jest od bramy garażowej. Krótki garaż i brama garażowa, jak tam Państwo nie dojechali przodem gdzieś kawałeczek dalej, tylko zostawał samochód, no to niestety ta brama garażowa tu szurała. I właściwie poza tym, no to właściwie nie ma. Tu jest jeszcze wgniotek. Drzwi uderzyły o jakieś tam coś, no albo drugie drzwi w te drzwi. A poza tym, no to generalnie dobrze się prezentuje. No jest to 6 lat, więc no trudno, żeby tutaj oczekiwać, żeby kompletnie nic nie miał. Na tej stronie tu nie ma żadnych uszkodzeń. Jest bardzo ładny. Koła 17 cali, opony już wymienione i są z 18 roku. Unii Royale. Zaśnieżone, no one są świeżutkie, ładne. Tarcza hamulcowa z lekko wyczuwalnym rantem. Klocek jeszcze na pewno ma tutaj swoją grubość. Jeśli chodzi o przód, również te same opony oczywiście. I tutaj tarcza hamulcowa również ma lekko wyczuwalny rant. I tutaj klocek jest, widzę, że świeży, bardzo gruby. Zapewne jak się skończą te klocki, no to już będzie do wymiany. Kolor tego samochodu to jest biały. Jest to biała perła. Zobaczcie, tutaj w słońcu mieni się prawdziwa perła, nie tak jak to w Hondzie. Był, nie wiem, czerwony się nazywał też w Hondzie, perłowy, tylko nikt jeszcze perły w tym kolorze nie widział. Zajrzyjmy do środka. Elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane. Składane także z pilota. Z pilota także można otworzyć szyby i je zamknąć, więc to fajna rzecz. W kierownicy sterowanie radiem, tempomat, limiter prędkości. Klima oczywiście automatyczna, dwustrefowa. Podgrzewane fotele, słabiej, mocniej. Odwrotnie, słabiej, tu mocniej. Sześciobiegowa oczywiście skrzynia, jak w każdej ósemce czy dziewiątce. Jest kamera cofania. I wygląda tak. Słabo teraz widać, bo słońce niestety nie świeci tutaj. Obraz. Dobra, ale jest. Co jeszcze? 90, tak jak mówiłem, ma 90 tysięcy, 90-300. W podłokietniku jest gniazdko 12-woltowe AUX i USB. Z tyłu oczywiście trzy pasy, podłokietnik i są ISOFIXy. Zajrzyjmy pod maskę. No tutaj w samych superlatywach można opowiadać. Tradycyjnie 1.8, 142 konie z łańcuchem rozrządu, bezproblemowy silnik. Silnik nadający się do LPG i też bez problemu tą instalację toleruje. Więc to jeden z ostatnich takich silników na rynku, gdzie jest spora pojemność w kompakcie i wolno sący przede wszystkim. Wspomniana wcześniej kamera i wspomniany wcześniej wielki bagażnik. Nie pamiętam ile ma, 560 chyba litrów, więc on jest przepastny, jest wysoki. Zobaczcie,
jest bardzo wysoki. O, jest za słońce niestety. O. Jest bardzo wysoki, jest szeroki, jest ustawny, długi, kwadratowy. I jeszcze dodatkowo mamy tutaj ogromny schowek. Gniazdko 12-woltowe. Oczywiście roleta. Wyłącznik poduszki pasażera. Można fotelik zamontować tyłem do kierunku jazdy. Oczywiście do samochodu jest etui, instrukcja, książka. Kupiony w Honda Plaza. W 16 roku w marcu 15 tysięcy, w marcu 17 29 tysięcy, 35 w czerwcu 17 i w marcu 18 47 700 i coś około tego przebiegu była właśnie szkoda, którą zaraz Wam pokażę na mierniku. Szkoda żadna, no bo pani cofała i gdzieś tam dotknęło jakiś słupek. Wymieniona pokrywa bagażnika na nową i wymieniony tylny zderzak i polakierowany lewy tylny błotnik. Więc pokrywa bagażnika jest plastikowa, zderzak również, więc nawet byśmy o tym nie wiedzieli. No. Jest to widoczne w historii, tak jak mówiłem, naprawa wykonana w ASO. Wymiana właściwie. Zobaczcie, normalna wartość jest około 100, takie 60, 120, 130 mm. Drzwi prawe przednie, 51, 61, prawe tylne drzwi, 72, błotnik prawe tylny, źle przyłożyłem, jeszcze raz, 82, 75, pokrywa bagażnika, tak jak mówiłem, jest plastikowa, więc tutaj niestety nic nie będzie widać, ale ona była wymieniona na nowo. No i błotnik ten wspomniany, lakierowany, cienka warstwa, 168, gdzieś tutaj, nie wiem, chyba około 200 znalazłem, 139 nawet, no, więc generalnie pierdoła. Jeszcze może tu jest coś grubiej, 218. Idziemy dalej, drzwi 78, 75. Sekundy, źle przyłożyłem. Moment. 130. O kurczę. Zobaczcie, jeszcze tu jest coś. Czy ja źle przykładam? Moment. 160. 130. Jakiego mierzyłem wcześniej? Poczekajcie, bo coś mi się tu nie zgadza. Więc tutaj coś jeszcze jest. To nie jest na pewno oryginalna grubość lakieru. 120. 130. I tu mamy 60 na tych. Czyli 70. Więc tu jest jakby wszystko w porządku. 77. No i ten błotnik 148. No tak jak wspomniałem. Wróćmy. Jest 300. To żadna wartość, no ale niemniej jednak no nie jest na pewno oryginalna. 200. Jeszcze chcę znaleźć jakieś miejsce. 180. No i pokrywa silnika. 53. 59. 69. Sam jestem zaskoczony, bo nie wiem, wydawało mi się, że mierzyłem. A jakoś tutaj, albo nie doszedłem do tej strony, na pewno wiedziałem o tym tylnym błotniku. No nieważne, no tak czy siak tutaj jest to jakaś tam zwiększona grubość. Jeszcze możemy zajrzeć do środka. 34, więc tutaj jest cieniutko. Oryginalna grubość.
słupek pomacać. 63. Powiem wam, że zmyliło mnie to strasznie, zaskoczyło, bo nie wiem, być może jak go mierzyłem, to jakoś nie doszedłem później do tych drzwi. No nieważne, no jest to lakierowane, muszę to wyśledzić, dopytać o co tu chodzi, no bo o tym tyle wiedziałem, a jeszcze tu mnie zaskoczyły te drzwi. Dobra, nic. Zapraszam was na używanahonda.pl. Tam znajduje się kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i także inne Hondy. Zapraszam na autoprofesja.pl, tam znajdują się samochody innych marek. Krajowe od pierwszych, drugich właścicieli z fajnymi przebiegami. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.